Załóż mi tak na telefon. Na żywo. Tylko musisz to też bardziej do ten. Już. Teraz jest ok. Tak? Teraz jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, Kuba, stań. My zaraz będziemy. No teraz już wiem, jak to jest. Jeszcze nie robiliśmy tego, więc musicie nam wybaczyć. Staramy się, żeby wszystko wyglądało i działało tak, jak to powinno wyglądać, tak? Dobra, stajemy jeszcze raz w kibodaci. I jeszcze zrobimy sobie 10 technik. Lewa ręka do przodu, prawa na biodro. I robimy 10 razy cuki, Kuba liczy. Ja tylko sprawdzę, czy jest ok. Idź, ni, san, szy, go, rok, sycz, hacz, kio, dżu. Rozluźniam ręce. No już teraz z tego co wiem, wszystko działa pozytywnie, tak jak to powinno wyglądać. Teraz już będziemy wiedzieli, że to tak ma wyglądać. Bardzo proszę, żeby wszystkie techniki robić naprawdę na maksa. Nie będzie tego za dużo. Przez wiele dni teraz siedzieliście w domu, energia Was rozpiera, więc uważam, że stać Was na to, żeby te treningi były naprawdę, naprawdę mocne. Skupimy się teraz na bloku Gedan Baraj. Ja przypomnę, że Gedan Baraj znaczy Gedan, czyli poziom niski. Baraj znaczy zagarniać, tak? Czyli będziemy robili, zagarniamy wszystko to, co jest z góry na dół. Grupa początkująca, zwracać uwagę na to, żeby obie ręce wychodziły z właściwego miejsca i wykonujemy z wydechem skimę. Natomiast grupa bardziej zaawansowana, bardzo bym chciał, żeby nie robić tego zatrzymania ręki do góry, tylko żebyśmy płynnym ruchem robili jedno zatrzymanie z góry na dół i w ten sposób będziemy robili. Na razie w hachi dachi, czyli w pozycji swobodnej, robimy Gedan Baraj, robimy na zmianę. Raz jedna, raz druga ręka, liczę. Ić i san, si, go, rok, starać się syć, nie zatrzymywać tej ręki, żeby ta ręka robiła jeden ruch. Ić i san, si, go, rok, syć. Hacz, kio, kio. Ok. Teraz będziemy robili blok Gedan Baraj do pozycji Zenkutsu Dachi. Na razie przypomnimy sobie wszystkie zasady odnośnie pozycji Zenkutsu Dachi. Zen znaczy przód w tym momencie. Kutsu, czyli zgięty. Dachi jest to pozycja. Czyli pełne tłumaczenia Zenkutsu Dachi, czyli zgięty przód pozycja. Pozycja przednie zgiętej nogi. To jest takie bardzo dobre wytłumaczenie samej zasady. Stopy powinny być ustawione obie na wprost. Jest dozwolone, że noga z tyłu jest po ukosie. Natomiast ja bardzo bym chciał, żebyśmy jak najbardziej stopę trzymali na wprost. I teraz będziemy robili Gedan Baraj z zejściem do samego Zenkutsu Dachi. Z pozycji Yoi i robimy. Lewa ręka, czyli Hidari. Robimy Ić, blok, ni. Wracamy do joj. I teraz midzi, czyli prawa. Ić, ni, hidari, ić, ni, i midzi, ić, ni, i hidari, ić, ni, i midzi, ić, ni. I jeszcze raz zwrócę uwagę na to, żebyśmy nie robili tego w ten sposób, że zatrzymujemy rękę i robimy potem ten ruch. Bardzo proszę. Oczywiście grupa do zielonego pasa w ten sposób, jak będzie robiła, to jest bardzo dobre wykonanie. Natomiast kolory wyższe, czyli od niebieskiego w górę, bardzo proszę, żeby nie robić tego ruchu, że my zatrzymujemy rękę, tylko mamy robić płynny ruch. Jest jeden ruch. Tu jest cały czas relaks, luz i na to zwracamy uwagę. A robimy jeszcze raz. Ić, jeden ruch, ni. I robimy na zmianę. Ić, ni. Ić, ni. Ić, i, ić, i, ić,
I tu jeszcze zwrócę uwagę raz na to, żeby kolano było jak najbardziej ugięte, a tą stopę staramy się ustawić jak najbardziej na wprost. Wtedy to pozwoli nam się dodatkowo jeszcze troszeczkę dociągnąć. Wracamy do joj i robimy jeszcze 10 powtórzeń. Ecz. I. Ecz. I. Pamiętaj o stopie. Ecz. I. Ecz. I. Ecz. I. I ostatnie dwa. Ecz. I. Ecz. I. Ok. Tyle jeśli chodzi o Gedambaraj. Na pewno do tego będziemy wracali. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli zasadę wykonania bloku AGE, UKE. AGE, czyli wznieść, unieść, podnieść. UKE, czyli blok. Dosłowne tłumaczenie AGE, UKE. Blok znoszący. I proszę zapamiętywać, proszę uczyć się właśnie w ten sposób, żeby potem nie trzeba było wykuwać na pamięć pewnych słówek. Należy to zrozumieć. AGE to jest wnieść, UKE to jest blok. Jak zapamiętam, że UKE to jest blok, to SOTO UKE, UCI UKE, SHUTO UKE. To wszystko to są właśnie bloki i o tym należy pamiętać. Blok przejściowy jest dokładnie taki sam, z tym, że przy Gedambaraj ręka schodziła w dół, bo zagarniała w dół. Natomiast przy AGE, UKE wznosimy do góry, wszystko robimy tu. Należy przed ramieniem pracować dookoła, skręcamy, przenosimy ciężar ciała. I robimy na razie w miejscu agełkę, na zmianę ręce. Ecz, tu też jeden ruch. Ni, sam, si, to, rok, syś, hać, kio, to. I tu zwrócimy uwagę na to, żeby nie robić w ten sposób, że ręka jest trochę za nisko, bo wtedy nie robimy bloku. Błędem jest jeszcze, kiedy pochylamy głowę do przodu. Teraz to pewnie będzie przy kamerze widać. Mnie się wydaje, że blok jest dobry, bo moja ręka jest na wysokości czoła, natomiast pół mojej głowy jest niechronione. Kiedy wyprostuję głowę do góry, to wtedy dopiero widać, że blok jest nieskuteczny. I kolejna jeszcze część, trzymaj agełkę. Ważne jest, żeby nasza pięść wystawała za obręb naszej głowy i ręka była jak najbardziej przyciągnięta do siebie. Teraz będziemy robili agełkę z wyjściem do zenku cudaci. Tu już, jak przy Gedambaraj, też powinna być rotacja biodra. Biodro powinno być po ukosie, żebyśmy mogli przenieść naszą siłę. I robimy, zaczynamy od midzi, agełkę robimy. I tu jeszcze raz zwracam uwagę. Żeby biodro nie było zamknięte, tutaj biodro musi być otwarte, ręka musi być zniesiona, kolano jest ugięte. I jeśli chodzi o podział na te grupy, to do zielonego pasa kolano powinno być wyprostowane, natomiast powyżej zielonego pasa kolano powinno być lekko ugięte, bo teraz, kiedy będziemy robili gyakuzuki, wypychamy biodro i wtedy technika jest właściwie wykonana. Kiedy mam proste kolano, to nie ma takiej dynamiki, nie ma takiej siły. Do tego zielonego pasa uczymy się dokładnej techniki, natomiast potem pracujemy już nad doskonałością. Jak kolano będzie ugięte, to będzie pozwalało mi wypchnąć jak najbardziej biodro do przodu. To jest właśnie ważny ten ruch, żebyśmy robili z gyakuzuki, co będziemy na pewno jeszcze dzisiaj ćwiczyli. Robimy agełkę na zmianę, raz jedna, raz druga noga. Nie było mnie widać? Nie. No to jak nie było mnie widać, to ja to powtórzę jeszcze raz. Tu Kuba ma podgląd, więc staramy się robić tak, żeby to było. Pamiętajcie o tym, że przy prostym kolanie, jak będzie biodro zamknięte, to będzie to tylko zwykły ruch ręki, tak? Natomiast jak będziemy mieli biodro skręcone, to jesteśmy w stanie wykonać dynamicznie tą technikę i na to bardzo uczulam. Można sobie nawet samemu ćwiczyć, stanąć sobie przed lustrem i zwykły tylko ruch. Jak najbardziej dynamicznie, oczywiście uczyć się robić to z wydechem, luźno z wydechem, wtedy nasza technika będzie mocna. Teraz tylko samą agełkę robimy, ja będę liczył, robimy na zmianę. Ecz, ale już teraz do wyjścia do zamku cudaci, tak? Robimy. Ecz i bardziej biodro. Tak. I wracamy. Na dwa tempa będziemy robili. Ecz. Ni, ecz, ni, ecz,
Ni. Et. Ni. Et. Ni. Et. Ni. Jeszcze bardziej, bardziej pod kątem biodro, żeby można było rozłożyć tą siłę. Podstawa jest na stopie nogi, która jest z tyłu. Jak będziemy mieli skręcone biodro, to nasza siła się rozłoży. My musimy mieć biodro po ukosie i wtedy ta podstawa ma przełożenie tutaj. Jak mamy biodro zamknięte, to tutaj jest zwykły ruch ręki i ta dźwignia nam nie działa. My musimy to biodro bardziej wykręcić, żeby można było uzyskać jak największą siłę naszej techniki. Jeszcze zrobimy parę razy. Agyłkę do zęku sudaci. Robimy. Et. Ni. Et. Ni. Et. Ni. Et. Ni. Jeszcze dwa razy. Et. Ze zwróceniem uwagi na biodra i na stopę, która jest z tyłu. Kontrolujecie się sami. Ja niestety nie widzę tego, jak wy robicie. Wy musicie sami kontrolować, sami zwracać uwagę na to, żeby te elementy były tak, jak być powinny, czyli staramy się, żeby obie nasze stopy patrzyły na wprost. Nie przekręcamy stopy bokiem. Nawet jeżeli biodro jest przekręcone, to stopa powinna zostać na swoim miejscu na wprost. I jeszcze ostatnie dwa razy. Eć. Ni. I druga strona. Eć. Ni. Ok. Wystarczy. Troszeczkę rozluźniamy ręce, tak żeby sobie te ręce trochę odpoczęły. I zrobimy sobie kolejny blok. Blok, który nazywa się Soto Uke. Właściwie pełna nazwa tego bloku to jest Soto Ude Uke. Nie uzyskam dzisiaj odpowiedzi, bo Was nie słyszę, ale chciałbym, żebyście sami sobie odpowiedzieli, czy każdy z Was wie, co znaczy Ude. Soto Ude Uke. Jeśli Soto to jest tłumaczenie od zewnątrz do wewnątrz. Uke, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to blok. Natomiast ude znaczy przedramię, tak? To jest właśnie ta część ręki. Soto ude uke. Age ude uke. Uci ude uke, tak? Takie jest pełne tłumaczenie tego bloku. Natomiast używamy tego sformułowania krótszego. Soto uke, ude, uci uke, age uke. Skracane samo nazewnictwo, natomiast wykonanie jest ważne, żeby pamiętać o tym, że tu robimy blok przed ramieniem. Jak przy agełkę kręciliśmy rękę na zewnątrz, tak przy sotołkę musimy kręcić rękę do zewnątrz. Jeśli przy agełkę robimy ten ruch, jeśli technika zmierza do przodu, a my będziemy przekręcali nasz blok, to tak jakbyśmy przetoczyli tą siłę. Natomiast jak będziemy tylko podnosili, to jest tak jakbyśmy mieli samochód bez kółek i próbowali go przepchnąć. No jest ciężko, natomiast jeżeli samochód jest na kołach, to my jesteśmy w stanie ten samochód przepchnąć, bo on ma mniejszy opór. Tak samo jest przy tych wszystkich blokach. A więc teraz robimy... teraz już Kuba wymyślił. Mamy podgląd na telefonie, w drugą stronę musimy się chyba przesunąć. W tą, tak. Bo teraz nas chyba lepiej będzie widać. Mam nadzieję, że kolejne nasze treningi będą lepiej wyglądały, jeśli chodzi o kwestię techniczną. I mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że Wy w domu ćwiczycie z całych sił, tyle ile macie pary, bo na tym to ma polegać. Skupiamy się teraz na bloku Soto Uke. Soto. Stąd blok przejściowy. Robimy ręka przed ciałem, druga ręka tak jakbyśmy się trzymali za ucho i stąd robimy taki ruch po łuku do środka. Błędem jest, kiedy robimy ten ruch na dół i kiedy ręka się zatrzymuje w ten sposób, bo zobaczcie, zrób sotołkę. Jeżeli jest za krótko, to ta technika, ten atak, który idzie z przodu, jest po prostu dojdzie, jeżeli blok jest źle zrobiony. Natomiast jeżeli blok jest właściwie zrobiony, to ta ręka powinna wyjść za obręb ciała. Każda technika, która wchodzi do przodu, jesteśmy w stanie
zablokować. Ja teraz pokażę, bo ja jestem trochę większy niż Kuba, to będzie widać. Jeśli ten blok jest w ten sposób wykonany, zrób drugą ręką, tu, to ten blok jest nieskuteczny. Co z tego, że ja zrobiłem ruch, kiedy ta technika weszła do środka? My musimy zrobić, czekaj na razie, my musimy ten ruch zrobić aż za obręb naszego ciała, zrób teraz ruch, aż za obręb mojego ciała i wtedy ten blok jest skuteczny. I na tym proszę się teraz koncentrować, żebyśmy robili jeden właściwy, pełny ruch. To robimy, tak? Kuba, ja będę liczył technikę. Robimy sotołkę na razie w miejscu. Idź, jedna ręka i san, si, to, rok, sić, hać, kio, kio. Ok? Ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jeszcze raz przypomnę o tym podziale na dwie grupy. Do zielonego pasa zatrzymanie tutaj ręki i zrobienie tutaj bloku jest jak najbardziej w porządku. Natomiast od niebieskiego pasa staramy się nie zatrzymywać tutaj ręki. Nie ma czasu. My mamy zrobić ten ruch. On jest zatrzymany tylko na samym końcu i na to należy zwrócić uwagę. Teraz robimy ten ruch do zęku cudaci. Tak? Ja będę liczył, Kuba będzie robił. Idź. Tak. I znowu pamiętajcie, tutaj tak jak u Kuby jest, kolano ma być mocno ugięte, tak żebyśmy nie widzieli z góry palców. Biodro mają być jeszcze bardziej skręcone i lekko ugięte kolano. To nam pozwoli na to, że teraz gdyby zrób jakuzuki, to teraz będzie większa siła. Troszeczkę za długa pozycja, bo kiedy jest sotołkę, i teraz jest jakuzuki i brakuje tego biodra, to ucieka kolano. My musimy mieć taką pozycję, że my wypychając tą nogę, nie ściągamy kolana z przodu, tylko wypychamy jeszcze bardziej biodro do przodu. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że kolano nam ucieka, zwróćcie uwagę teraz na ten ruch, że kolano nam ucieka do tyłu, tylko my mamy wypchnąć biodro do przodu. I na to proszę zwracać uwagę i będziemy robili na dwa tempa. Tempo jedno wyjście, tempo drugie powrót. Tak? To robimy. Idź, sotołkę, ni, wracam. Idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. I ostatni raz. Idź. I ok. Zrobiliśmy trzy podstawowe bloki. Gedanbarai, Ageuke, Sotouke. Teraz skupimy się na bloku Shutouke. Shuto znaczy kant dłoni. Uke, tak jak już wcześniej tłumaczyłem, jest to blok. Czyli Shutouke to będzie blok kantem dłoni. Zazwyczaj ten blok wykonujemy w troszeczkę innej pozycji, w pozycji koku tsudachi. Tłumaczenie koku tsudachi, czyli jak w zęku tsudachi jest przód zgięty, tak w koku tsudachi jest zgięty tył. Tu jest o tyle ważna rzecz, że to kolano, które jest zgięte w bok, powinno być zgięte tak, jakbyśmy stali w zęku tsudachi. I teraz robimy sobie takie ćwiczenie. Stajemy przodem w zęku tsudachi, tak jak ja. Ja się tylko przesunę, żebyś my sobie nie przeszkadzali. I teraz będziemy przechodzili do koku tsudachi w prawą stronę, tak? Ta noga się nie zmienia. Idź. Przenosimy ciężar. No, ciężar jest na nodze z tyłu, tak w 70-80%. I idź. Wracamy do zęku tsudachi i do koku tsudachi. Idź. Zęku tsudachi. Pamiętać o tym, żeby się nie pochylać. Kiedy się pochylamy, to świadczy o tym, że mamy złą pozycję i brakuje nam tego dogiętego kolana. I musimy wtedy zrobić ten ruch, żeby nasze ciało ruszyło całe do przodu. Tak? Zwracać na to uwagę. Idź. Koku tsudachi. Ni. Zenku tsudachi. Idź. Koku tsudachi. Ni. Zenku tsudachi. Zmieniamy teraz nogę. Teraz midzi, prawa noga. Zenku tsudachi. Pamiętać o tym, żeby stopa z tyłu była jak najbardziej na wprost. I teraz jest. Idź. Koku tsudachi. To kolano się w ogóle nie zmienia. Ni, zenku tsudachi. Idź,
koku cudaci ni zenku cudaci. It's ni. Ok. Tyle jeśli chodzi o pozycję. Oczywiście część treningów, przyszłych treningów poświęcimy sobie bardziej specjalistycznie pod kątem pewnych technik. Natomiast ja chciałbym dzisiaj ogólnie przypomnieć te wszystkie podstawowe techniki, wszystkie podstawowe bloki. Jeżeli znajdziecie więcej czasu, będziecie mogli sobie sami przed lustrem poćwiczyć albo zaangażować rodzeństwo czy rodziców, dziadków. Teraz jest okazja do wspólnego spędzania czasu. Jesteśmy na to, no to brzydko zabrzmi, jeśli powiem, że skazani, ale jesteśmy teraz zamknięci w domach, więc musimy sobie ten czas dopasować tak, żeby go spędzić z pożytkiem, tak? Nie cały czas przed komputerem czy przed telefonem, ale chciałbym, żebyście właśnie spędzali go bardziej aktywnie. Teraz skupimy się na bloku shuto. Shuto. Tutaj dłonie są otwarte. Błędem będzie, kiedy palce będą porozkładane na zewnątrz, starać się, żeby palce były złożone w ten sposób i kciuki były schowane. Czy ten palec będzie schowany, czy będzie wyprostowany, na początku nie ma większego sensu. Nie będzie miał większego znaczenia. Będzie miało znaczenie, kiedy będziemy uderzali nukite, bo w tym momencie ten palec wystaje, natomiast przy nukite powinniśmy się nauczyć chować ten palec, żeby wszystkie trzy palce stanowiły jedną linię. Ale to na innych zajęciach. Shuto. Prawa ręka z góry, lewa przed sobą. To jest typowo tak jak do Gedambara i do Egeuke, tylko tu dłonie mamy otwarte. I na razie będziemy ćwiczyli sobie ten ruch w miejscu ze skrętem. Ściągamy i robimy shuto, tak? Z tego ruchu dynamicznie. Nie ściągamy ręki na biodro, zostaje ręka tutaj w miejscu naszego mostka, splotu słonecznego. Jest to strefa taka bardzo wrażliwa i dlatego należy zwracać uwagę, żeby to miejsce naszego ciała było zasłonięte. To teraz staniemy sobie w koku cudaci, midzi, prawa noga z przodu. Pamiętać o tym, jak ułożone jest kolano. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, bo częstym błędem, mam nadzieję, będzie widać moje stopy na tyle chyba dokładnie, że stopa ma patrzeć na wprost. Częstym błędem jest, że tą stopę mamy przekręconą jeszcze bardziej. To jest tak, jakbyśmy teraz stali w zenku cudaci, kiedy tą stopę sobie wykręcamy. Stopa na wprost, koku cudaci, tak? I z tej pozycji będziemy robili blok shuto w miejscu. Robimy wszyscy na dwa tempa. Ić, ni, tu jest kime, tak? Bardzo proszę, żeby dłoń była na wysokości, żeby za bardzo łokieć nam nie uciekał i nie do przesady za obręb naszego ciała. Tu jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, jeśli biodro będzie krzywo skręcone, to będzie nam uciekało kolano do środka. To kolano ma być na zewnątrz i należy kontrolować, żeby ta noga z tyłu też była w odpowiednią stronę. I w miejscu robimy shuto. Ić, ni, ić, ni, ić, ni. A teraz spróbujmy zrobić jeden płynny ruch powoli i kimę w ostatnim momencie, tak? Powoli. Ić, nie napinamy ręki i kimę na końcu. Ić, ni, luźno. Sam, nie zatrzymujemy ręki. Trzy. Go. Teraz przyspieszamy. Rok, ale nie zatrzymujemy. Sić. Nie robimy takich dwóch ruchów. Hacz. Kio. Ciu. Rozluźniamy troszkę nogi. Rozluźniamy nogi. I stajemy w drugiej pozycji. Hidari koku cudaci. Pamiętać o tym. Kolano. Kolano nie ucieka nam. Tułów jest wyprostowany. I na razie na dwa tempa. Ejc. I lewa ręka z góry do przodu. I dajemy tu. Nie dajemy na biodro. Na splot słoneczny. Ejc. I ić, ni. Nawet jak robimy powoli, mnie jest ciężko mówić i robić wydech, natomiast wy przy każdym ruchu, nawet jeżeli ten ruch jest powoli, musimy robić na końcu wydech i staramy się spinać mięśnie brzucha. Im mocniej robimy, tym musi być szybszy wydech, szybsze wtedy napięcie mięśni brzucha. Pogłębiamy koku cudaci i robimy jeszcze na dwa tempa. Ić, ni. Ić, ni.
Teraz jeden ruch, ale robimy płynnym ruchem i kimę dopiero na końcu. Idź, powoli. Ni, powoli. San. Si. I przyspieszamy. Go. Rok. Syć. Hacz. Kiu. Ciu. Ok. I rozluźniamy nogi. Ok, to mamy takie 30 sekund przerwy. Zrobi sobie łyczek wody, jeżeli ktoś potrzebuje. I za chwilę wracamy do kolejnych rzeczy, które będziemy dzisiaj wykonywać. Ja cieszę się, bo w naszej grupie... Nie. Ja jestem jak wielbłąd, teraz się napiłem i wystarczy. W naszej grupie jest ponad 30 osób, które się zadeklarowało. 30 chyba 5 czy 6. Mam nadzieję, że te osoby jeszcze kolejne do nas osoby doprą i będziemy wspólnie sobie ćwiczyli. Tak, nawiasem tej przerwy jeszcze tylko dodam, że większość była za tym, żeby ten trening był w tych godzinach, w których trening jest normalny. Ja rozumiem, że część rodziców pracuje i jest mi po prostu wygodniej. Natomiast szczególnie tutaj chodzi o te młodsze dzieci, które nie mają pewnie swojego Facebooka i wielkie podziękowanie dla tych rodziców, którzy pozakładali konta specjalnie po to, żeby dziecko teraz będąc w domu mogło nas oglądać i mogło ćwiczyć razem z nami. Z bloków, jeśli chodzi, to jest wszystko. Teraz popracujemy troszeczkę nad gyaku zuki. Gyaku znaczy przeciwny. Zuki czy cuki, w zależności od kwestii wymowy, znaczy uderzenie proste. Uderzenie proste. Stań w zęku cudaci. Tak. Pamiętać o tym, że... Ja Cię tu trochę pewnie zasłonię, ale tak, żeby było widać to, co ja chciałbym wytłumaczyć. Zęku cudaci. Stopy jak najbardziej na prostość. Tak jakbyśmy stali, szerokość naszych bioder powinna się zmieścić między stopami, i powinniśmy przestawić nogę na tej szerokości do tyłu czy do przodu, w zależności od tego. Kolano z przodu powinno być tak ugięte, że jak popatrzymy z góry, to nie widać naszych palców. I to jest bardzo ważne. Kiedy będziemy mieli złą pozycję i to kolano będzie, ja stanę tak bokiem, to będzie lepiej widać. To jest zła pozycja. Teraz widzicie, kolano jest daleko do tyłu. Żebym teraz przeszedł do przodu, to musiałbym się bardzo pochylić albo zrobić ten długi ruch i wtedy ta technika jest o wiele wolniejsza. Natomiast kiedy kolano jest mocno ugięte, to możecie sobie teraz spróbować, spróbuj sobie, kiedy kolano jest tak mocno ugięte, to staramy się jeszcze to kolano pchać do przodu i w pewnym momencie czujemy, że nasze ciało zaczyna lecieć do przodu. I to musi być na pograniczu właśnie tego momentu. Kiedy zrobimy tylko krótki ruch do przodu i nasze ciało już zaczyna samo się przesuwać do przodu, będziemy w stanie uzyskać jak najszybsze przejście w pozycji, czyli wykonać jak najszybciej technikę. Na razie robimy tak, że kolano z tyłu jest mocno wyprostowane i będziemy robili gyaku zuki. Pamiętajcie o tym, żeby przy tym gyaku zuki nie ciągnąć kolana, które jest z przodu, bo najczęściej to tak wygląda, że kolano ucieka nam kolano do tyłu, czyli tu w tym momencie nie ma w ogóle zęku cudaci. Jest złe ułożenie środka ciężkości i ta siła się troszeczkę nie tak rozkłada. Lepiej jest mieć troszkę krótszą pozycję, ale robić w ten sposób, żeby to kolano z przodu nam zostawało. My mamy tylko wypchnąć biodro do przodu. I proszę w wolnych chwilach zrobić sobie to ćwiczenie, nawet stanąć przed lustrem. To jest tak, jakby mnie ktoś popchnął i moje biodro miało wylecieć do przodu. Wypycham to biodro i wtedy całe ciało biegnie do przodu. Starsza grupa, czyli te od niebieskiego pasa w górę, od zielonego zróbmy, w górę, zwrócić uwagę na to, żeby kolano z tyłu było minimalnie ugięte w kichonie, zęku cudaci, jest z nogą wyprostowaną. Natomiast kiedy robimy już ten kichon pod kumite, pod walkę, przepraszam, to ta pozycja zęku cudaci już nie może być sztywna. To jest mocna pozycja. Koniec. Oczywiście noga jest wyprostowana, bo wtedy
podstawa jest na samym końcu i nie ma rozłożenia tej siły. Natomiast kiedy wykonujemy technikę w walce, my musimy być elastyczni, bo sama technika nie wystarczy, my musimy się zbliżyć do kogoś i wykonać odpowiedni blok, czy odpowiedni atak ręką czy nogą, a więc musimy być jak najbardziej, wykonać to szybko, czyli jak najbardziej dynamiczni. To pozwoli nam, kiedy będziemy mieli minimalnie kolano ugięte, i proszę sobie teraz zrobić tak, żeby ugiąć kolano lekko z tyłu i teraz powoli wypychamy biodro, prostując nogę, tak? I znowu wracamy ugięte kolano. Nie pochylamy się, tułów jest prosto, same biodro pracuje, tak? Można sobie położyć tutaj rękę, wtedy będzie nam łatwiej kontrolować, czy się pochylamy, czy nie. Położę sobie rękę tu, kolano ugięte i liczę teraz, jest idź. Wypychamy biodro i powoli ni ugięte kolano, ec, ni, ec, ni, nie zapominamy o wdechu, ec, ni, ec, ni. A teraz dajemy rękę na biodro, trzymamy drugą rękę tu i robimy to samo, ale z wykonaniem gyakuzuki. Kolano ugięte, teraz jest ec, ni i ręka wraca. Przy tym ćwiczeniu, kiedy pracujemy już gyakuzuki, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ta technika była zrobiona jak najszybciej do przodu, ale też jak najszybciej do tyłu. Kiedy robimy szybko do przodu, a robimy potem powoli, w czasie naszych treningów powoduje to, że mamy taką pamięć mięśniową i można zrobić szybko technikę, ale kolejny ruch jest robiony powoli. Sami wiecie, szczególnie te osoby, które uczestniczą w treningach tam, gdzie mamy walkę, że pierwsza technika zazwyczaj nie dochodzi do partnera, bo trzyma odpowiedni dystans. Więc jeżeli my jesteśmy nauczeni tylko zrobić pierwszą technikę szybką, a potem nasz ruch ręki jest bardzo powolny, wtedy okazuje się, że kolejna technika nie zdąży dojść do partnera, bo jesteśmy zbyt wolni. Dlatego teraz zwracać uwagę na to, trzymamy tutaj rękę, żeby się nie pochylać, jest eć, nic, eć, i pamiętać jeszcze o tym, że ręka wychodzi i wraca jak najbliżej naszego ciała, tak? Kolano ugięte, eć, ni, i powrót, eć, ni, eć, ni, eć, ni. Zmieniamy teraz druga noga. Zakładamy rękę, na razie robimy to powoli, ze zwróceniem uwagi na kolano, powoli, eć, ale kimę na końcu, tak? Tu musi być kolano wyprostowane, jeszcze bardziej noga, kolano i biodro zamknięte. Powoli wraca, tak? Eć. I najpierw jest wypchnięcie, eć, biodro wypycha, tak? To jest właściwy, bardzo dobry ten element, kiedy ja zrobiłem Kubie i on aż poleciał do przodu, bo to świadczy o tym, że my będziemy mieli właściwą prędkość. Nasze ciało uzyskało dużą prędkość, mimo tego, że ten ruch był krótki i nie jeszcze tak bardzo dynamiczny, ale to ma powodować, że nasza technika ma być jak najszybsza do przodu. Ręka, żeby się nie pochylać, idź, stopa, jeszcze bardziej skręcona, kolano z przodu, jeszcze bardziej biodro. I powoli, idź, i idź. I jeszcze bardziej ręka, zwracamy o to, żeby się ręka ocierała o biodro. Ec. Ni. I teraz już robimy obie techniki szybko. Jest ec. Ni. Powrót, tak? Szybkie wyjście, szybki powrót. Patrząc na to, że pracuje biodro. A kolano z przodu to jest tak, jakby nam kolano zamurowało. Kolano z przodu się praktycznie nie rusza. Ec. Ni. Ale dynamicznie powrót. Ec. Ni. Ec. I dynamicznie powrót, ec, i ec, i ec, i ec, jeszcze bardziej to biodro trzeba skręcić, tak? I jeszcze dwa razy, ec, i jeszcze raz, ec, i ok, rozluźniamy ręce. Powiem, że zrobiliśmy dzisiaj naprawdę dużo. Te wszystkie rzeczy, które powtórzyliśmy, mam nadzieję, że będziecie słuchali z uwagą. Ja Was nie widzę, nie jestem w stanie Wam poprawiać tych błędów, ale chciałbym bardzo,
żebyście to wy sami zwracali uwagę na te elementy, które ja mówię. To jest tak, jakby pewnie każdy z was grał w ciuciu babkę, tak? Macie zawiązane oczy i musicie kogoś tam złapać. Jeżeli będziecie szukali tak w sumie bez celu, nie zwracając uwagi na to, co się wkoło dzieje, no to pewnie cały wieczór będziecie tą ciuciu babką, będziecie wszystkich gonić i nikogo nigdy nie złapiecie. Trzeba reagować na wszystko, co jest dookoła. My musimy słuchać. Słuchać, żeby wiedzieć, aha, ktoś krzyknął z tej strony, to znaczy, że on jest blisko, mogę go złapać. To samo teraz w czasie treningu. Jeżeli ja zwracam uwagę na to, że należy ugiąć kolano albo kolano wyprostować, żeby skręcić bardziej stopę, żeby się nie pochylać, to wy musicie poprawiać sobie sami błędy. Fajnie jest, jeżeli was jest dwóch, trzech czy czterech, bo zdarzają się takie rodzinki, gdzie pewnie was czwórka będzie ćwiczyła. Cieszę się z tego. Niemniej teraz nasze treningi chciałbym, żeby były takie bardzo indywidualne, żeby każdy starał się skupiać na sobie, nie na innych. Bo jak będziecie cały czas starali się poprawiać innych, to będziecie zapominali o tym, co macie robić. A ja chciałbym, żeby te treningi, żeby wykorzystać tą sytuację do tego, żeby się uczyć jeszcze bardziej tej doskonałości kontroli swojej techniki. Żeby nie patrząc widzieć to, co robimy. No nie wiem, czy jest to normalne. Jeżeli ja się drapię ręką po głowie, to ja to widzę. Kuba widzi, co ja robię, tak? Ja tego nie widzę, ale ja sobie potrafię wyobrazić, że tak właśnie to wygląda. Kiedy idę po schodach, to moje stopy jakby widzą schodki. Każdy schodek dla mnie jest widoczny, tak jak ja bym na niego patrzył. Bo to działa nasza wyobraźnia. To nam pozwala na to, żeby w łatwy sposób korygować wszystkie nasze błędy, które wykonujemy przy robieniu właśnie wszystkich podstawowych technik. A to się potem będzie przekładało do kata, nad czym będziemy się teraz w kolejnych treningach skupiali i na tym, żeby robić doskonałą technikę, szybką technikę w kumite czy w bunkai, czyli w interpretacji. Chciałbym, żebyście na to bardzo zwracali uwagę. Teraz sobie powtórzymy od początku. W miejscu tsuki, dosłownie po 6 razy, czyli będziemy robili 3 razy na jedną rękę, 3 razy na drugą rękę. Każdą jedną technikę, każdy jeden blok. To ageuke, gedanbarai, shutouke. Ale teraz robimy już naprawdę mocno. Mam nadzieję, że rodzice nie będą mieli do was pretensji. Myślę, że chyba nie. Trzeba się gdzieś wyładować. Mam nadzieję, że macie jakiś taki przestrzenny pokój, w którym będzie można sobie to poćwiczyć. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że zrobić sobie kiaj, to teraz można krzyknąć: mamo, tato, będę robił kiaj, czy będę robiła kiaj, żebyście się nie wystraszyli. Jak macie zwierzaki, to najlepiej, żeby były w innym pokoju, żeby ktoś nie przestraszył swojego zwierzaka, bo teraz chciałbym, żeby robić najmocniej jak potraficie, tak? Najmocniej jak potraficie, dajcie z siebie wszystko, to będzie tylko 3 techniki na lewą, 3 techniki na prawą stronę. Stajemy w kibadachi, pamiętajmy o tym, że to ma być kibadachi, nie kibeldachi, tak? Czyli kolana idą na zewnątrz, kolana idą na zewnątrz. Nie w ten sposób stoimy, bo to jest szeroka pozycja i najczęściej tak, tylko kolana idą na zewnątrz i tułów jest wyprostowany, biodra są wypchnięte, lewa ręka na biodro, prawa ręka z przodu i robimy po 3 techniki, liczę mocno. Ech, ni, san, si, go, ro, ok. Teraz robimy do zenku cudaci po 3 razy blok na każdą stronę, czyli będziemy robili na zmianę. Prawa ręka czy lewa ręka zaczyna, jak wam jest wygodniej. Ja liczę 6 technik po 3 razy na stronę. Uwaga, ech. I pamiętacie o tym, żeby nie zatrzymywać tej ręki tutaj, bo niektórzy mają tam taką tendencję, że chcą jak najszybciej zrobić i robią jakby dwa razy kimę, czyli jak mięśnie się napinają, to muszą też mieć czas na to, żeby się rozluźnić. Jakbyśmy to nagrali kamerą, taką bardzo szybką kamerą, która ma, no nie wiem, powiedzmy 100 klatek na sekundę, bo takie kamery są, a nawet więcej tych klatek na sekundę, to powiedzmy to napięcie mięśni, rozluźnienie napięśni mięśni zabierze nam jakieś 20-30 klatek z tej setki. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Starać się, żeby jak najszybciej robić i kimę, pełna siła dopiero jest na samym końcu. To robimy jeszcze raz. X. I. X. I. Stopa jak najbardziej do przodu, z tyłu. X. I. X. I. X.
byliśmy na tyle spokojnie, damy radę. I teraz robimy AGE UKE, czyli AGE wznieść UKE blok, blok wznoszący robimy po 3 razy. Ecz, i, ecz, i, ecz, i, jeszcze 2 razy. Ecz, i, ecz, i, ok. I teraz robimy SOTO UKE SOTO, czyli od zewnątrz do wewnątrz UKE blok SOTO UKE. Przypominam, żeby skręt bioder był mocniej, żebyśmy wychodzili poza obręb naszego ciała, co nie znaczy, że to jest dobrze. Jak za daleko, nie ma takiej potrzeby. Tyle, żeby ręka była na granicy naszego ciała. I robimy. Ecz. I. Ecz. I. Jak najbardziej stopa do przodu. Ecz. I. Ecz. I. Ecz. I powiem tak, że Kuba na pewno z pożytkiem będzie miał te nasze wspólne treningi w domu, bo ja mogę mu poprawiać pewne rzeczy. U mnie też czasami zdarzają się błędy, nie wstydzę się do tego przyznać. Jesteśmy tylko ludźmi i staramy się eliminować te błędy. Natomiast na treningu ja nie mam aż tyle czasu, żeby poświęcić tylko ten trening Kubie, natomiast w domu mamy wiele czasu na to, żeby teraz coś wspólnie porobić. Między innymi to są te treningi. Mam nadzieję, że nasze działania w siłowni dojdą do skutku, bo też mamy takie zaplanowane. Przez najbliższe te 2 tygodnie będziemy pakowali sobie coś tam w siłowni, na jakimś rowerku czy na czymś. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to też powinien z tego skorzystać. I teraz na pewno będzie widać, że zwracam uwagę Kubie. Ja chcę tylko przypomnieć, że czasami zwracam uwagę tylko po to, żeby Wam uświadomić, że pewne rzeczy trzeba poprawiać. Kuba ma już w miarę wysoki stopień i wiele rzeczy robi dobrze, chociaż błędy też mu się zdarzają, jak każdemu, ale chcę te błędy poprawiać po to, żebyście Wy mogli sobie korygować to. Wy musicie kontrolować swoje ciało, to jak wykonujecie, starać się robić jak najlepiej i jak będziemy ćwiczyli razem, wrócimy, spotkamy się na dojo, to myślę, że miło zostanę zaskoczony, że Wasz poziom pójdzie do góry i to będzie nasz wspólny sukces. A jeszcze robimy parę razy SOTO, bo nie skończyliśmy, tak? Skończyliśmy SOTO, no to teraz robimy SHUTO. SHUTO, przypomnę, kant dłoni UKE blok, czyli blok kantem dłoni. Pamiętajcie o tym, żeby tu kolano nam nie uciekało i ta stopa, która jest z tyłu, żeby była skręcona, tak jakbyśmy stali w zenku cudaci, musimy patrzeć w tą stronę, a druga noga patrzy w stronę, tak jakby było pod kątem 90 stopni, robiła przejście w drugą stronę. Ale robimy wejście do SHUTO, tak? Robimy wejście do SHUTO. Młodszej części grupy, ci, którzy dopiero zaczynają, można robić w ten sposób, że będziemy robili zejście do tyłu. Jest łatwiej, bo jest to taki naturalny ruch. Ustawiamy tylko nogę i tak daleko, jak nam spadnie ta noga, tak będzie kokusu dalszy. Natomiast od zielonego pasa, właściwie już od żółtego pasa w górę, staramy się robić ten ruch do przodu. Musimy się nauczyć, żeby w odpowiednim czasie te nasze biodra rozeszły się na bok. I robimy po 3 razy SHUTO. Ecz. I. Ecz. I. Ecz. I. Ecz. I. Jeszcze raz. Ecz. I na drugą stronę, ecz, i, ok, wystarczy, powtórzyliśmy sobie teraz te wszystkie elementy, jeszcze chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli jakuzuki, bo to żeśmy sobie ominęli, a uważam, że jest to bardzo ważne, bo uczy takiego właściwego podejścia do naszego zenku cudaci. Pamiętajcie o tym, że przy jakuzuki nie ściągamy tego kolana, które jest z przodu, tylko wypychamy biodro do przodu, tak? Nie pochylamy się. Mamy tylko, to jest głowa, tak jakby nam zawisła na sznurku. Mamy tylko wypchnąć biodro. Bez poruszania kolanem z przodu i bez poruszania głową robimy ten ruch. Jeśli nasze ciało poleci do przodu, to znaczy, że macie bardzo dobrą dynamikę w biodrach. To jest dobry postęp, ale musimy kontrolować swoje techniki, tak? W zenku sudaci zwrócić uwagę na to, żeby pozycja nie była za szeroka, ale nie była też za wąska. Jak będzie za wąska, będziemy tracili równowagę. Natomiast jak będzie za szeroka to nasza, to będzie znaczyło, że
że długość naszej pozycji jest żadna. Długość pozycji to jest odległość stopy od pięty. Powinna być mniej więcej taka i to jest właściwa teraz długość i szerokość naszej pozycji. Natomiast jak będziemy stali za szeroko, to tutaj jak widać długość mojej pozycji jest taka, czyli żadna. To nie jest właściwe i wskazane, jeśli chodzi o kichon, czyli podstawę. I musimy ćwiczyć i będziemy przez te wszystkie dni, kiedy nie będziemy spotykali się na dojo, będziemy ćwiczyli właśnie podstawy. Głównie będziemy skupiali się na podstawach, a wrócimy na dojo i wszystko poukładamy tak, jak to powinno wyglądać. Staje się w sęku sudachi. Bardziej stopa skręcona, tak? Lekko kolano z przodu jest ugięte. Ręka na biodrze. Starsze stopnie trzymają sobie dłoń luźno i ta dłoń nie pracuje. To jest tak, jakby nam, no nie wiem, zdrętwiała ręka, czasami potem rówki chodzą. Nie czujemy tej ręki, tak? Pracujemy tylko tą jedną ręką. Natomiast przy młodszych osobach można sobie zrobić w ten sposób, że robimy jedną i drugą technikę, to też będzie dobrze. Natomiast od zielonego pasa w górę ta ręka nasza zostaje tutaj do góry. Kontrolujemy swoje dłonie. Uwaga, eks. I pamiętać o tym, że tu jest dynamicznie i tu też jest dynamicznie. Nie robimy tego ruchu daleko, tylko staramy się robić ten ruch jak najszybciej. Uwaga, eks. I luźniej. Eks. I tu jest koniec kime. Początek, a tutaj już jest luźno. Tu jest kime, natomiast tu nie możemy zrobić kime. Kime jest tu, a tu jest relaks kime. To jest tak, jakbyśmy tutaj wyrwali tą rękę i ona nam odpadała, tak? Napinamy mięśnie, wraca. Biodro, raz, dwa, luźno, mocno, luźno. Robimy, eć, ni, szybciej, ale luźnie. Eć, ni, eć, ni. I trochę dłuższa pozycja. Eć, ni. Eć, jeszcze bardziej kolano. Ni, to kolano się nie rusza. Eć, ni, musisz skręcić. O, tak jak teraz. Kolano ugięte jeszcze raz. Eć, ni, ok. I druga strona. I robimy bardziej ugni kolano. Kichon, podstawa. Eć, ni, jeszcze bardziej troszeczkę skróć pozycję. O, tak. Eć, wypychamy biodro. Ni, eć, ni, za wąsko stoisz. Eć, ni, eć, ni, szybszy ruch, powrót, eć, ni, ok, usumidaci, rej, os, stajemy na zbióreczkę i chciałbym, żebyśmy zaczynali tam. No, nas jest niestety dwóch, musimy demonstrować, wy stajecie naprzeciwko mnie, tak żebyście sobie mogli przynajmniej mnie teraz słyszeć, chciałbym, żebyśmy każdy trening, o, bo to niestety już jest po 17, więc zleciała nam cała godzina. Zobaczymy, jak dalej będą nasze treningi się rozwijały. Natomiast chciałbym, żebyśmy każdy trening zaczynali i kończyli tak, jak on powinien wyglądać na dojo. Czyli zaczynamy od ceremonii i kończymy ceremonią ten trening. Musumi dachi. Rei. Os. Mamy czas na to, bo to jest ważne, żeby się uspokoić. Seizam. Uspokoić po treningu. Tak, siadamy sobie, rozluźniamy się, staramy się uspokoić oddech. My skończyliśmy ten trening, robiliśmy mocno dynamicznie. Jeżeli teraz wasze oddychanie jest takie troszeczkę przyspieszone, przynajmniej takie powinno być, jeżeli u kogoś nie jest, to znaczy, że się trochę się obijał. Bo przy wykonywaniu nawet 10-20 powtórzeń, jeżeli robimy dynamicznie, to nasz oddech przyspiesza i szybko powinien wrócić do normy. To teraz, kiedy będzie czas na medytację, czas na muku solo, staramy się bardzo powoli wciągać powietrze nosem, lekko przytrzymywać i powoli ustami wypuszczać. Ja to celowo teraz tak mówię, bo w czasie tego muku solo ja nie będę chciał wam przeszkadzać. Będziemy mieli jakieś 30 sekund na to, żeby sobie troszeczkę odsapnąć, tak? Czyli prostujemy, nie robimy takich garbów, wyprostować plecy, mokuso, zamykamy oczy i przypominam, wciągamy powietrze nosem i powoli wypuszczamy ustami, staramy się przytrzymać troszeczkę ten wdech. I teraz już w ciszy, spokoju, sami robimy sobie oddychanie i medytację.
zamykamy oczy. Żeby nie dej. Os. Szkani rej. Os. Szkani rej. Os. Kierunsu. Rej. Os. Arigato. Ja tylko jeszcze zanim się rozejdziemy, pewnie zauważyliście, na ścianie u Kuby powiesiłem, mam nadzieję, że wszyscy rozpoznali, kto to jest. Nie słyszę odpowiedzi, ale wiem, że ta odpowiedź jest właściwa. Jest to Gichin Funakoshi, ojciec współczesnego karate. On właściwie propagował sam Shotokan. Naszą dużą częścią treningu jest właśnie bazowanie na Shotokanie, na Kihonie, na podstawach, na kata. Natomiast jeśli chodzi o kwestie walki, to już jest troszeczkę bardziej rozbudowane. Dlatego wielki szacunek za to. Cieszę się, że mamy taką możliwość. Odgrzebałem Funakoshiego, który leży sobie grzecznie na półce, na szczególne okazje, a uważam, że ta okazja jest szczególna. To jest nasz pierwszy trening, mój pierwszy trening na żywo. Mam nadzieję, że te niedociągłości, które były, jeśli chodzi o kwestie techniczne, samego przekazu, mi wybaczycie. Zobaczymy się na pewno jutro. Ja napiszę, w jakich godzinach spotkamy się. Na pewno trening jutro będzie o godzinie 16. Także proszę się nastawić na godzinę 16. Natomiast ja będę chciał jeszcze się spotkać z częścią grupy w innej godzinie. Ja będę pisał już na grupie, nie będę tutaj zajmował na teraz w czasie tej transmisji, bo i tak z Wami nie porozmawiam. Ja potrzebuję mieć kontakt, potrzebuję wiedzieć, komu mniej więcej jakie godziny pasują przed południem, żebyśmy mogli się dogadać i spotkać. I wtedy ustalimy sobie, czy i kiedy będzie bardziej ten trening dla grupy zaawansowanej wyglądał, bo wtedy ten trening będzie z nastawieniem albo na te podstawy pod kątem młodszej grupy, albo na techniki, jeśli chodzi o grupę starszą, bardziej zaawansowaną, ale wszyscy ćwiczymy i na jednym, i na drugim treningu. To jest tylko 2 godziny. Nawet gdybyście mieli przyjść na dojo i wrócić, to i tak poświęcacie na to więcej niż 2 godziny. 1,5 godziny treningu i 0,5 godziny dojście, 2 godziny, a tutaj jesteście na miejscu, klikacie sobie odbiór na żywo, oglądacie nas i ćwiczycie razem z nami. Bardzo bym chciał, żebyście napisali swoje opinie, co było nie tak, co można poprawić, nad czym jeszcze należy popracować w kwestii technicznej, co byście ewentualnie chcieli na tych treningach zobaczyć, na tych treningach robić. Ja tylko przypomnę, że ćwiczenia typu pompki, przysiady, brzuszki można sobie robić samemu, bez najmniejszych kontroli. Ja chciałbym, żebyśmy się bardziej skupiali na tych elementach technicznych, na które ja będę Wam zwracał uwagę. To ja tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy trening. Dziękuję tym osobom, które uczestniczyły w tym dzisiejszym treningu. Dziękuję tutaj Kubie, który jest nieodzownym elementem tego, bo samemu byłoby mi ciężko tłumaczyć i pokazywać, a cieszę się, że my wspólnie możemy sobie poćwiczyć, a przy tym, przy okazji jeszcze inne osoby będą mogły z tego skorzystać. Dobra, już zamykam swój dziubek, bo jestem straszny gadula. Tak, ja wiem, że tak. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro. Arigato. I wyjdź. Tak, wyjdź. Zakończ.